Przedstawienie, które za chwilę zobaczycie, powstało z inspiracji powieścią Richarda Paula Evansa Stokrotki w śniegu. Nie zobaczycie w nim owieczek, pasterzy, ani trzech królów niosących dary, ale być może zobaczycie w nim siebie. Ja, Tadeusz Kier, rekin finansowy. Żałosny, ty karykaturo człowieka.
Co musi się wydarzyć, żebyś popatrzył na siebie inaczej? Żebyś zrozumiał. Co dzień skoro
nie prześlizgnie się nic. Tylko smutny ptak dziurą w płocie czym, nie chcę więcej znać żadnych cudzych kwiet. Nie wiem tylko, że swoją pułapkę w pan. Wszystko, co osiągnąłem, musiałem zrealizować sam. Dobra, i uczciwie się sprawdziłeś. Stałem się wyrobny, tym zaufałem. O, trupach do celu, bo cel uświęca środki. Czy naprawdę nie widziałeś, że twój tak zwany sukces żywił się cierpieniem innych? Nie. Dopiero te komentarze na forum. Zbudowałeś wielki mur, by nie dopuścić ludzkich uczuć, bo ktoś kiedyś cię skrzywdził. Odważ się zobaczyć znowu poplątany, ale ludzki świat. Idą święta, nasz Pan ma się narodzić. To czas cudów, czas, by zmienić coś w swoim życiu. Nawróćcie się, bo bliskie z Królestwem Niebieskim. Przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Musiałbym czekać miesiąc na nową dostawę, a każdy dzień spóźnienia skutkował zgodnie z umową ogromnymi karami. Moja firma upadła, a ja i moja rodzina straciliśmy wszystko, na co przez te lata tak ciężko pracowaliśmy. Jestem ofiarą pańskiej pychy. Cześć. Pamiętasz mnie jeszcze? Wspólnie zakładaliśmy restaurację nazwaną twoim nazwiskiem. Moim wkładem był m.in. oryginalny zbiór przepisów. Harowałem jak wół,
16 godzin na dobę. Po roku powoli zacząłeś wykluczać mnie z interesu. Nie byłem ci już do niczego potrzebny. Umowa sprytnie sformułowana przez twojego prawnika pozbawiła mnie wszelkich praw do udziału. Nienawidziłem cię przez całe lata, ale nienawiść pogrąża człowieka, ciągnie go w jedną ofiarą twojej chciwości. Jestem twoją żoną. Pamiętasz, jacy byliśmy kiedyś szczęśliwi? Biedni, ale szczęśliwi. Mieszkaliśmy w niewielkim ogrodzie, a w domu straciliśmy stokrotnie do czasu tej inwestycji. Twoi pracodawcy zrobili z ciebie wspólnika, bo starali się, byś to ty podpisał się na wszystkich dokumentach. Inwestycja okazała się porażką. Oni zajęli się kolejną, my straciliśmy wszystko. Wtedy doszedłeś do wniosku, że słabe drzewa upadają, by silne mogły się wybić. Jesz albo inni jedzą ciebie. Jesteś wierny w tej zasadzie do dziś. Niestety, oboje jesteśmy ofiarami twojej utraty wiary w drugiego człowieka i Boga. Kiedy stajesz twarzą w twarz z prawdą, widzisz cały ten ból, zło wyrządzone innym i wiesz, że nie możesz im pomóc. Zniszczyłem im życie, zrujnowałem marzenie. Mam na rękach krew. Czy kiedykolwiek uzyskam przebaczenie? Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wielki, choćby był czerwony jak purpura, stanął się jak wyrobem. Powiedział mu, że tak utalentowany obywatel jak ja jest na wagę złota.
skąd wiedział, że jestem taki dobry? Dlaczego zaproponował coś zupełnie nieznanemu człowiekowi? Ktoś przesłał na moje konto znaczną sumę pieniędzy. W opisie przelewu linii jest zapis na najlepszą restaurację w naszym mieście. Może znowu będę mógł zacząć realizować marzenia? Tylko kto mógł to dla mnie zrobić? Toż? Tadeusz, robię wszystko, by naprawić błędy? A może chcę tylko, by zaczęto dobrze o nim mówić? Powoli odnajdujesz drogę do prawdziwego celu. Zapalasz kolejne małe światełka. Jesteś coraz bliżej, ale z jakiegoś powodu ciągle daleko. Wiem dlaczego. Przejąłem się przede wszystkim tym, o czym o mnie piszą. Chciałem, by mnie lepiej zapamiętano. Co ze mnie zawsze pokrywa? Zawiodłem wszystkich. Zasługuję na każdą z tych obelg, które mi obarczono. Co z tego, że próbowałem jakoś wynagrodzić wrodzone zło, jeśli robiłem to przede wszystkim ze względu na siebie? Chciałbym móc jeszcze kiedyś zacząć wszystko od nowa. Ale czy to jest jeszcze w ogóle możliwe? Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a zyskacie przebaczenie. Warto się szukać. Nareszcie zrozumiał, że dobra nie czyni się dla poklasku. Musi płynąć prosto z serca. Być bezinteresowny, szczery. To początek nowego życia. Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Niosą aniołowie cztery świata strony, niech się cieszą wszyscy ludzie.
chcę mi oddać Bogu, Chrystus się narodził. Osiągnięta przy ich pomocy prowadzi do tego, co najważniejsze. Prawdziwa wielkość to umiejętność pozbierania się nad innymi. Najszlachetniejsze serce jest to, które raczej da się skaleczyć niż samo zadrażnie. Co jest istotą świąt Bożego Narodzenia? Łaska Boża. Ze swojej natury łaska jest darem, czymś, co otrzymujemy bezwarunkowo. Najlepsze, co możemy zrobić, to otworzyć na nią swe serce, by przyjąć ją w pełni, z całą siłą, z całą mocą i przekonaniem, że dzięki niej możemy stać się lepszymi ludźmi. To prawdziwy cud Bożego Narodzenia.